Senat USA zatwierdza ustawę zwiększającą pułap zadłużenia USA, Elon Musk pozwany przez inwestorów. Bitcoin testuje lokalną strefę na wzrosty, ETH realizuje lokalny, zakładany scenariusz wzrostowy, jak wygląda aktualna sytuacja dla Bitcoina ETH Dota oraz kilku wybranych altcoinów przez nas w komentarzach w poprzednich materiałach. Cześć, z tej strony Łukasz. Witam cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. Jak co piątek najnowsza analiza rynku? omówimy sobie aktualną sytuację, potencjalne dalsze scenariusze dla Bitcoina, ETH, DOTA i innych kryptowalut, które wybraliście w komentarzach. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub jeszcze nie subskrybujesz, oczywiście zachęcam Cię do zostawienia suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Przypisz dzwona, zostaw łapkę w górę, jeżeli będzie to dla Ciebie wartość. Komentarz, komentarz taktyczny lub po prostu napisz jakiego altcoina chciałbyś, chciałabyś, abym dla Was analizował w kolejnych filmach. Za chwilkę przejdziemy sobie do analizy Bitcoina. Omówimy oczywiście dwa tytułowe newsy. I zaczniemy sobie robić analizę. Zanim do tego jednak przejdziemy na Dzień Dziecka, przygotowałem dla Was promocję na moje kursy 30% promka na wszystkie moje kursy, zarówno subskrypcje miesięczne, jak i pełne kursy tradingowe opisane na mojej stronie ukłaszpachowski.pl wraz z dostępem do grup potrwa do niedzieli. Dlaczego do niedzieli miała być do soboty, ale będzie do niedzieli, ponieważ w niedzielę rzucę wam podsumowanie maja. Moich zagrywek tam zostaje spadki. Oraz analiz spot. Także być może ktoś z Was czeka na to podsumowanie, aby ewentualnie podjąć ze mną współpracę i edukację. W niedzielnym materiale również wylosuję osoby, które wzięły udział w konkursie z materiału Bitcoin Hossa 2025. Wyjawiam tajemnicę i wyznaczam koniec Hossy. Ten koniec Hossy oczywiście wyznaczyłem w moim darmowym kursie, do którego link macie w opisie i możecie odebrać. Tam również mówię o błędach inwestorów. Jeżeli jesteś na rynku kryptowalut to według mnie koniecznie powinieneś, powinnaś ten materiał dla siebie obejrzeć, ponieważ pokazuje tam, kiedy skończy się hossa, jakie poziomy cenowe osiągnie cena Bitcoina, minimalne poziomy cenowe osiągnie cena Bitcoina, jakich błędów nie popełniać, aby sukcesywnie na tym rynku zarabiać. Także godzinka materiału dla Ciebie, a wiedza, która może Ci pozwolić naprawdę kupę, kupę kasy zarobić, ale przede wszystkim nie tracić. A dodatkowo jeszcze utrzymujecie dostęp do mojej darmowej grupy. Ale oczywiście nie namawiam zrób jak uważasz. Dobra, słuchajcie, przechodzimy sobie do newsów, tak? Ważna e, informacja, ale może było się tego spodziewać, że Senat zatwierdził uchwałę o podwyższeniu pułapu zadłużenia. Na razie nie mamy informacji jaki to był pułap. Wstępnie gdzieś wcześniej czytałem, że miały być to 4 biliony dolarów. Teraz ustawa czeka na podpisanie przez Bidena. To wielka wygrana dla Amerykanów, twierdzi Biden. Jaka wielka wygrana dla Amerykanów? Doprowadziliście do zadłużenia, a teraz wszystkie rynki światowe czekają na Wasze decyzje, co, co się będzie działo i jak zareagują. Zobaczymy, co się wydarzy na rynku po podpisaniu ustawy. Myślę, że będziemy wtedy więcej wiedzieć. Teraz może się wydarzyć tak naprawdę wszystko. Tak na razie rynek na ten news nie zareagował jakoś specjalnie. Indeks dolara spadał już od wczoraj, od wczorajszy, przez wczorajszy cały dzień, jeszcze przed podpisaniem, znaczy przed, przed głosowaniem tej ustawy. Widzimy, że testuje to lokalne wsparcie. Tak, Tu były te, pamiętacie te moje takie mazu-mazu zielone, tu i tak, tak. Także to zostawiłem to, po prostu zmazałem to, bo mi tutaj paskudzi wykres po prostu. Więc testuje tutaj lokalne wsparcie dla ceny indeks dolara. Bitcoin nie zareagował ruchem zostałem przy odwrotnej korelacji, tak? Przy, przy tym tylko również Bitcoin tutaj spadał. Chyba że biorąc pod uwagę, ok, można by było wziąć pod uwagę, że to jest to odbicie. Index dolara spadał, a, a Bitcoin zareagował tutaj, ale jakoś nie, nie ma tej korelacji odwrotnej w tym momencie takiej właśnie dużej. Przynajmniej na razie. W każdym razie tutaj jest reakcja, tak? Reakcja. Zobaczymy, jaka będzie reakcja po podpisaniu samej ustawy, czy umocni się dolar, wtedy przy takim umocniającym się dolarze mocnym jakimś wyższale właśnie do strefy tej spadkowej, tej wyznaczonej, no to Bitcoin może i cały rynek kryptowalut zaliczyć ruch spadkowy. Ruch newsowy spadkowy. I miałoby to sens. Czy kiedy to będzie? Czy to będzie dzisiaj, czy w poniedziałek, czy w podczas tygodnia oczywiście zobaczymy. Ciężko powiedzieć, kiedy oni to podpiszą. Z tego co wiem, mieli czas do 5 czerwca. Inwestorzy Dodge pozwali Elona Muska do sądu za wykorzystywanie informacji poufnych do manipulacji ceną Dodge. I trudno się nie zgodzić co do faktu, że Elon Musk manipuluje ceną Dodge. Wystarczy jego jeden tweet, cena rośnie o kilkadziesiąt czy o kilkaset procent. Sami doskonale o tym pewnie wiecie. Więc jak najbardziej wykorzystuje swoją pozycję do zarabiania. Myślę, że na samym dodżu i na tych swoich tweetach przez ostatnie lata zarobił więcej niż na swoich wszystkich firmach. Zakupki robi po cichu, po cichu, po cichu, potem jeden tweet, bam, potem wszystko sprzedaje albo część sprzedaje, cena spada, znowu odkupuje. No, on może robić takie flipy, że to się po prostu w głowie nie mieści. Takie osoby jak ja czy ty, znaczy bardziej Ty albo ktoś, może nie Ty, ale ktoś, kogo znasz. Wchodzą na FOMO tutaj, bo Elon Musk walnął Twittera. Ja nigdy nie kupiłem Doja, bo Elon Musk walnął Twittera, tak? Jak już to gdzieś tam na niższych poziomach. Ale dla siebie oczywiście upatruję, czekam na jakieś fajne poziomy cenowe, mam wyznaczane, jeżeli chodzi o Doja, pod najbliższą hossę, bo pewnie da dobrze zarobić. Takie jest moje zdanie. Ale czy i w jaki sposób wykorzystywał dane poufne? W tym artykule nie jest to napisane. Jest tylko zarzucone mu, że wykorzystywał dane poufne i manipulował ceną. Czy inwestorzy mają szansę na wygranie w sądzie z Elonem maskiem? Powiedziałbym po francusku marne szansę. Tak to widzę. W każdym razie taka ciekawostka, jeżeli chodzi o Elonę maska. Dobra, słuchajcie, przechodzimy sobie do samej analizy Bitcoina, tak. Mieliśmy... Co mieliśmy? Mieliśmy poziom, skąd wyznaczyłem poziom na spadki, tak pokazywałem wam to ostatnio. Tutaj pisałem moim partnerom edukacyjnym o tym poziomie, tak i wyżej ta strefa, o tej strefie wam mówiłem. Cena spadła? Dokąd spadła? Cena spadła do strefy lokalnej. To była mówiłem wam wcześniejsza strefa na spadki i ją wziąłem tutaj, wyznaczyłem jako potencjalne odwrócona strefa tutaj podażowa na strefę popytową, ale chciałem zagrywać tutaj na wzrosty, zagrywałem tutaj na wzrosty, ale zamknąłem tę pozycję, ponieważ jej nie czułem, no i w sumie dobrze, co prawda nie wybiłaby stoposa, ta wyszłaby w break even, ale nie czuję tej pozycji, jeżeli chodzi o longi. W tym momencie i tak mamy zbyt dużo jeszcze takich niewiadomych, właśnie jak może rynek zareagować po podpisaniu tej ustawy, więc może wydarzyć się wszystko. A wolę chronić swój kapitał, niż na siłę grać pozycje, których po prostu tutaj akurat nie czuję. Natomiast patrząc z interwału jednodniowego, co tutaj się wydarzyło? Zobaczcie, że te wszystkie wzrosty, kilka świeczek wzrostowych, które miały miejsce w zeszłym tygodniu, tak? od, od czwartku i cały weekend, zostały już praktycznie zanegowane. No Troszeczkę jeszcze tutaj zostało. Także cały ten ruch poprzedniego tygodnia, ruch też newsowy, wzrostowy, wywołany tym, że biały dom, Doszedł do porozumienia z Izbą Reprezentantów, to był właśnie ten ruch, był wywołany właśnie tym newsem pozytywnym, ale w ostatnich dniach został po prostu on już powoli, po prostu gaszony. Więc jest to też taka potencjalna informacja o większym tutaj trendzie spadkowym, znaczy o większej sile trendu spadkowego i że rynek jednak bardziej chce podążać ku dołowi. Oczywiście, może być jeszcze podbicie. Cały czas ta strefa jest aktywna i ona będzie aktywna, i dopiero jej wybicie, czyli tych 30 tysięcy dolarów, będzie otwierało drogę do nowych szczytów. Ale czy to nastąpi teraz? Ciężko, oczywiście, powiedzieć. Jakby ja gram to, co widzę tu i teraz. Mam wyznaczone poziomy, wyższe poziomy, będę je obserwował, jeżeli rynek da mi jakieś potwierdzenia. Mam wyznaczone poziomy tutaj, o których mówię od kilku, yy, od yy, dwóch miesięcy ponad dwóch miesięcy i na nie również po prostu czekam. Na razie jesteśmy między strefami, między jedną strefą na spadki i jedną strefą na wzrosty, więc trzeba po prostu cierpliwie poczekać, jeżeli chodzi o Bitcoina. Jeżeli chodzi o ETH, ETH, w ostatniej analizie omawialiśmy sobie tak, tą linię trendu spadkowego, no i zobaczmy, że ładnie została ona przetestowana tutaj dwukrotnie, trzykrotnie nawet i utrzymana, tak, wyznaczona strefa na wzrosty i cena tutaj odbiła, no i mamy ruch wzrostowy, tak, mamy ruch wzrostowy, po raz kolejny cena testuje, co testuje, strefę wyznaczoną wcześniej, strefę przeze mnie spadkową, no i zobaczymy, co tutaj się wydarzy, tak, ja tutaj na razie sobie pozycji żadnych nie będę zagrywał, jeżeli chodzi o ETH, dalej, dalej czekam na, na, na ruch, możliwe, że jeszcze raz cena zareaguje właśnie w tej strefie i z tej strefy odbędzie się ruch Spadkowy. W przypadku ruchu spadkowego i dojścia, w przypadku ruchu spadkowego, tak, i wybicia tej strefy, dla mnie zwiększa się tutaj już scenariusz spadkowy. Dlaczego? Ponieważ mielibyśmy po pierwsze wybicie tej linii trendu spadkowego, po drugie wybicie tej linii trendu wzrostowego, po trzecie wybicie wsparcia dla ceny i wybicie strefy popytowej. Także cztery bardzo ciekawe potwierdzenia na zmianę tutaj ruchu i zmianę trendu, znaczy kontynuację ruchu spadkowego w tym momencie i takie fejkowe wybicie. Także na pewno będę tutaj dla siebie to obserwował, bo wygląda to ciekawie na taką potencjalną manipulację i zobaczymy, jak tutaj rynek zareaguje. Wiem, że tu mówię już po raz czwarty czy piąty, no ale po prostu jest to istotne, co wydarzy się po podpisaniu przez bidena ustawy. Oczywiście może być pompa, może być wow, szał i tutaj rynki zareagują wzrostowo. No to wtedy będę upotrywał tego poziomu. No i mamy tutaj strefę na spadki, więc tutaj będę szukał też ewentualnych zagrywek. Na razie się wstrzymam. I na razie sobie tutaj cierpliwie po prostu czekam. Jeżeli chodzi o dota, dot zareagował tutaj, co zrobił dot? Mówiłem wam o tym, że spodziewam się, jakby tutaj, reakcji na właśnie w tym wsparciu. I tutaj wyrysowałem, że jeżeli cena wybije to wsparcie, no to będzie coś takiego. Było coś, ale bez takiego. Za to było coś takiego tutaj. I cena doszła do tych ostatnich poziomów, które wybijały po prostu te szczyty knotem i zaczęła spadać. Więc dalej tutaj sobie czekam, mam ustawiony alert, i jeżeli cena wybije mi ten dołek, to dla mnie zwiększa się prawdopodobieństwo, duże prawdopodobieństwo, na kontynuację tego ruchu spadkowego, jednak tutaj, właśnie do tej czerwonej strefy lub do tego zielonego poziomu. I tutaj będę opatrywał ewentualne zagrywki na wzrosty, ale najpierw będę chciał zagrać tutaj shorta, więc czekam sobie na potwierdzenie, ponieważ no, dziwna świeca tutaj miała miejsce. No i na razie tutaj nie, nic nie widać, nie wiadomo, co oni będą robili. Natomiast jakby ta strefa została już przetestowana. Ona była istotna dla ceny i w momencie, w którym zostanie ona wybijana, dla mnie będzie to potwierdzenie na dalszy ruch spadkowy. Tak to widzę, tak to wygląda, jeżeli chodzi o strategie, których uczę, z których korzystam. Zobaczmy jakie altcoiny wybraliście w komentarzach w poprzednim materiale, a nie. QNT, powtórzyło się QNT, więc proszę bardzo, Kłęte, gdzieś tutaj jakiś czas temu, dawno nie robiłem w sumie, ale fajnie chodziło, właśnie wcześniej. Dobra. Hmm. Był tu wyznaczony przeze mnie poziom, jakiś kiedyś, coś było. Cena nie doszła. Dobra, wybili to. Okej. Okay. Tu był jakiś tepek, to był dla moich partnerów edukacyjnych. Tak, jakby te poziomy, które tutaj wyznaczyłem, one są dalej aktywne, tak? I, i tak samo te 865 przy ewentualnej korekcie, bo jakby cena tutaj zaczęła zawracać, to wybijać to duża, duża szansa, że zjadą tutaj albo tutaj, tak? Bo wybili tutaj, zebrali płynność i, i, i możliwe właśnie, że, że w przypadku dalszego ruchu, dalszego ruchu spadkowego, właśnie zaliczą niższe poziomy niż ten tutaj. Widzimy, że dosyć ładny wzrost, 20 parę procent. Jak na Alty ostatnio to jest spoko. Magic nam ładnie odbił 40%. Matic też tak samo zresztą, ale to są no jeszcze te, nie, nie te ruchy, na które czekamy, prawda? Więc jeżeli chodzi o QNT, to jeszcze ewentualnie ten poziom tutaj, tak? Czyli dwa poziomy widzę na, na realizację zysków: jeden, dwa i ten tutaj taki bliższy. Przy mocnym, jakimś tam, właśnie e, dobrych tych newsach ze Stanów znaczy dobrej reakcji, nie dobrych newsach, bo dobre newsy już są, powiedzmy, tylko jak zaleguje rynek, no bo tego akurat nie wiemy. No to, to ten poziom tutaj bym, na ten poziom tutaj bym zwrócił uwagę. No i okej, okay, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą analizę. Także dziękuję Wam za Waszą uwagę. W niedzielę podsumowanie, wbijajcie, odbierajcie darmowy kurs. Dzięki za Wasze komentarze, dzięki za Wasze łapki, w górę miłego weekendu Wam życzę. I niech Bitcoin będzie z Wami piona.